Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię Wam te na tym filmie z finansów zagadnienia rent, czyli stałych płatności dokonywanych cyklicznie, dokładnie w stałej wysokości, w jednej ustalonej, gdy zadanie ma następującą treść. Pewien student zbiera pieniądze na mieszkanie, które chce kupić za 5 lat. Zakłada, że będzie ono wartości 200 tysięcy złotych. Do tego czasu chce systematycznie zbierać pieniądze. Zamierza wpłacać stałe kwoty płatne na koniec każdego miesiąca przez całe 5 lat trwania zbiórki. Roczna stopa oprocentowania tego rachunku bankowego już po uwzględnieniu podatku dochodowego od przychodów finansowych wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja miesięcznie. Ile musi każdorazowo wpłacać na rachunek oszczędnościowy, aby zebrać niezbędną kwotę? W całym zadaniu będzie nam chodziło o to, żeby ustalić, w jakiej wysokości musi on wpłacać, ten nasz student, co miesiąc na koniec każdego miesiąca, żeby uzyskać na koniec kwotę 200 tysięcy złotych. A więc pytanie jest, ile będzie wynosiła niezbędna renta. Jeżeli wiemy, że kapitalizacja jest miesięczna, to naszą stopę roczną trzeba będzie podzielić przez 12. Wówczas będzie ona naliczana nie rocznie, a miesięcznie. Dodatkowo, co do symbolu A, uznamy, że to jest stała co do wysokości wpłata co okres, będzie to nasza niewiadoma. FVA, czyli ta przyszła wartość, jaką on chce uzyskać za 5 lat, ten student, wynosi 200 tysięcy złotych. Ma ona właśnie pochodzić z tych wpłacanych na rachunek bankowy rent. Okres czasu trwania w pierwszym momencie w treści zadania jest liczony w latach. Czas jest liczony w latach, ale jeżeli kapitalizacja jest miesięczna, to my nasze 5 lat musimy ustalić, ile to jest miesięcy. Było 5 lat po 12 miesięcy, czyli łącznie analizujemy okres 60 miesięcy i w każdym miesiącu mamy po jednej pojedynczej kapitalizacji. A więc stopa oprocentowania rocznego to 10%. Wystarczy już teraz ustalić wzór na wysokość rent płatnych z dołu, ale co jest ważne, na podstawie wartości przyszłej. Czyli pytanie brzmi, ile będzie musiał wpłacać student, aby po okresie 5 lat mieć kwotę 200 tysięcy złotych przy oprocentowaniu rocznym 10% i kapitalizacji miesięcznej. Gdy teraz podstawimy wszystkie nasze informacje, mamy odpowiednio podstawione 200 tysięcy wartość za 5 lat, stopa oprocentowania już miesięczna i czas trwania w miesiącach. Gdy dokonamy obliczeń, otrzymujemy wynik 2582 zł i 74 grosze. Na końcu zostaje nam tylko napisanie interpretacji. To jest jedna z przykładowych, jaką możecie stworzyć. Płatność stała powinna być w wysokości 2582 zł i 74 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom
dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin.
Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.